Tak, potwora. Chodzi o potwora. Proszę Państwa, chodzi o potwora. Chodzi o tego potwora, proszę Państwa. Chodzi o tego potwora. Że wielu ludzi w dobrej wierze, a współpracuje z instrumentami, które tak naprawdę służą destrukcji ludziom. No to, tak, to co się dzieje teraz na potwora. Świecie i to neomarxizm, co teraz tworzy, no to przecież to jest Sodomia i Gomorra. Także ja naprawdę nie mam zamiaru uważać, ale myślę, że wielu ludzi w tych naszych urzędach to po prostu no to są ludzie, którzy ciągną za sznurki potwornej maszyny, która no ja wierzę niestety w istnienie no tego potwora, o którym ten pan przed chwilą mówił. Są to jest mistrzowe, ja nie mam wątpliwości, że to jest wszystko skonstruowane celowo, tak żebyśmy po prostu poszli do piekła, no bo to temu ma służyć, no. No niestety, ale mam no, oczywiście... Tak, proszę Państwa, potwora, no tak. Ludzie są nauczeni, to są te przesądy, wierzą w diabły, różne takie. Ludzie są tak nauczeni, wierzą w potwora. Także proszę Państwa, że w dobrej wierze wielu ludzi, nawet jak to Świadkowie Jehowy mówili, że ten papież to może być dobry człowiek, prawda? Nie, ale on wie, on wszystko jakby rozumie, on wie, o co chodzi, ten papież. I on jednak nie może zawrócić z drogi, bo on już ma dobrze. Potwornej machiny, która no... Słuchaj, co on mówi, słuchaj. No. Potwora. Potwora. Są to wszystko, ja nie mam wątpliwości, że to jest wszystko skonstruowane celowo, tak żebyśmy po prostu poszli do piekła, no bo to temu ma służyć, no. No niestety, ale mam, no oczywiście z rok fatimski wierzymy, że Matka Boża zwycięży i niech się tak stanie. Amen. Serdecznie dziękuję, Polkawiam. Dziękujemy Panie Piotrze. Dobre. Za ten głos w naszej dyskusji. Dziękujemy Panie Piotrze. Do dokumentów NZ-owskich, które wychodzą, no, tworzy raporty. Czy tutaj ja może przeczytam wyłączek z raportu 305. To przetłumaczyłam. 2 lata temu to było Także ludzie nie wierzą, Państwo zobaczą, w jakąś taką sprawiedliwość wyższą, nawet w samego Boga nie wierzą, że ta wiara jest jakby wymyta, kamienice oczyszczone, wiara wymyta, ktoś robi coś złego. No Janek Witek konkretnie mówił, że tam gdzie oni się nie pojawią, wszystko doprowadzą do ruiny i że potem ich nie ma. No kto to? Są ci oni. No to przecież jasne. No to są. Kto to są ci oni? Tam, gdzie się nie pojawią, doprowadzą wszystko do ruiny i że potem ich nie ma. Brak kontynuacji, zerwanie. Karta zawierała język prosty i jasny. Mówiła o płci zamiast o płci kulturowej gender. O różnicach zamiast o dyskryminacji. Używała słowa międzynarodowy zamiast globalny. Mówiła o postępie ekonomicznym i społecznym w miejsce zrównoważonego rozwoju. O współpracy w miejsce partnerstwa. Przeciwnie, słowa i wyrażenia określające główne składniki konsensusu pozimowojennego są nieobecne w karcie. Takie jak zrównoważony rozwój. Złe klimaty nad ziemią, szatańskie wibracje. Państwo zobaczą, że ciemno jest,
wiatr wieje. Tego nigdy w Polsce nie było. Takiej pogody. Nigdy w Polsce nie było czegoś takiego. Mokro, zimno, nieprzyjemnie. Daj spokój. Coś okropnego. Słowa, narody, suweren, religia, obecne w karcie, no, praktycznie zniknęły z obecnego języka ONZ-owskiego. Radio kończy. No to tyle na razie do tego. Na zegarach 22.51, na antenie Radio Maria trwa czas rozmów niedokończonych dzisiaj. Ciemno, proszę Państwa, jako murzyna. Naszym gościem jest pani dr Aldona Dziborowska. Proszę Państwa, póki co my jesteśmy tutaj w Warszawie, ogromna, jak to mówią, wiocha na płocie, że Warszawa jest wiochą na płocie i to wszystko, wiecie Państwo, co się dzieje, to się dzieje, ale dzieje się pod Anglo-Ameryką Białystok. No, w Anglo-Ameryce Białystok poziom kultury najwyższy, poziom nauczania najwyższy. To, co ja tutaj mówiłam, proszę Państwa. Państwo zobaczą, jaką muzykę daje ksiądz. Przecież normalnie marsz pogrzebowy. Po co taką muzykę daje? Tam, da, tam, da, daj, da, daj. To co, ludzie mało nieszczęść mają, a on jeszcze tutaj, proszę Państwa, taką muzykę daje. No, temat, dramat. Jeszcze taką muzykę daje, proszę Państwa. Coś okropnego, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. U nas przegląd prasy, ale tu pokazujemy, proszę Państwa, cuda techniki. Janek Witek mówił o przemieszczaniu się, no, o pociągach niemieckich, że 300 km na godzinę. 400 km na godzinę. To co jest niemożliwe tu w Polsce, że tutaj w Polsce niemożliwe, żeby pociągi tak szybko jeździły. No a tutaj mamy już 1200 km rurą w góry i nad morze, proszę Państwa. No ale to wszystko trzeba zbudować, przecież te próżnie, te rury, gdzie będą przebiegały gazy ciśnieniowe, no przecież to będzie na zasadę, na przypadek wypychania, no, tej kapsuły. Coś niesamowitego, że pędząca kapsuła to będzie, słuchaj, pędząca kapsuła to będzie, będzie unosić się około 2 mm nad magnetyczną magistralą dzięki poduszkom powietrznym wytwarzanym przez sprężone powietrze. W ten sposób wyeliminowany zostanie problem tarcia. Proszę Państwa, no 2 mm to jest mało. Na pewno będzie wypadek za wypadkiem. To nie będzie tak, jak się ludziom wydawało. Gładko. Ile wypadków mamy, proszę Państwa, samolotowych? Coś niesamowitego. No ile mamy wypadków samolotowych? Pełno. O czym my tu mówimy, gdy nadaje nasze radio? Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby. Brat zginął w trumnie, ksiądz nie chciał pochować i trumna i ludzie są tak oddani kościołowi, że niepotrzebnie. Tak, w ostatnią drogę odprowadził pana Jana ksiądz ściągnięty z sąsiedniej parafii. Kościelny skandal na Pomorzu. Ksiądz Krzysztof R. 55 w dniu pogrzebu spakował auto i wyjechał z Gosposią. Przepraszam, to będzie dyspozycja gardłowa. Ale bo ksiądz nie przyszedł na pogrzeb. I teraz widzicie Państwo, ludzie są w takim matriksie swojej głupoty i ksiądz nie przyszedł na pogrzeb i koniec już tego, kogoś się nie pochowa. Bo ksiądz nie przyszedł na pogrzeb. No i tego już się nie pochowa i niech spieszają. A głupota to jest, że to jest niesamowite. Oddała się babka kościołowi,
zamiast Panu Bogu. Uzależniła się babka od kościoła, musi dawać haracze na tace, musi popierać o księdzu, dobrze mówić, chociaż ten ksiądz, tak jak Państwo widzicie, uciekł i nie chciał pochować jej brata. A ten brat był niewidomy, ona się nim opiekowała całe życie. No to czyli, że skandal, okropność. Złożone w trumnie ciało Jana Kapiszki, 70 lat z głodowa na Pomorzu. Gniło w kościelnej kaplicy, bo proboszcz Krzysztof R., 55 lat, zapomniał przyjść na pogrzeb. Tego pogrzebu mieszkańcy Głodowa i okolic nie zapomną, województwo pomorskie. Niewidomy Jan Kapiszka zmarł 9 sierpnia w domu swojej siostry Anny L., 76 lat, u której mieszkał i która opiekowała się nim niemal całe życie. Był bardzo religijnym człowiekiem, co miesiąc wspomagał parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa Kramarzyna skromnymi datkami ze swojej renty. Po śmierci zwłoki Pana Jana trafiły do zakładu pogrzebowego w Miastku. Później w porozumieniu z proboszczem Krzysztofem R. wstawione zostały do kościelnej kaplicy, żeby się zarobił pogrzeb. Miał odbyć się 3 dni później, w sobotę 12 sierpnia o godzinie 11. Przed kaplicą zebrali się żałobnicy. Wszyscy zakrywali usta i ledwo łapali oddech. Najbardziej wrażliwi wymiotowali na tej kaplicy. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądało ciało mojego brata, kiedy odmawialiśmy różaniec. Było całe spuchnięte, a z ust wylatywała krew. Rozlatało się już. Strasznie śmierdziało, jak wspomina Anna L. Wszyscy czekali na przyjazd księdza Krzysztofa, ale nie było go ani w kościele, ani na plebanii. No to czyli, że mówił, że katolicy się przywiązali do księdza i bez księdza nie widzą Pana Boga. I o to chodziło, bo tutaj facet mówi, że ktoś steruje, że jakaś robaczyca, że jakaś mataczyca, że jakiś potwór tym wszystkim steruje. No a przecież szatan, diabeł i jego opcje, no to jest potwór. A bestie z morza wychodzące, to co to jest? To są systemy szatana, diabła. A cała polityka, to co to jest? Proszę Państwa, to jest tak jasne, że dziecko malutkie pojmie. Cały świat leży w mocy złego. Czy to trzeba było daleko szukać, jak nie Piśmie Świętym? Właśnie ten potwór odsunął od ludzi Pismo Święte. Odsunął ten potwór od ludzi Biblię, Słowo Boże, a ich zamienił w dzikie świnie. No, dzikie świnie. Tam 3000 dzikich świń do przepaści padło. Także co czeka dzikie świnie, proszę Państwa? Niech Państwo się zastanowią, co czeka dzikie świnie. Brat zgnił w trumnie. Dalej czytamy. Ktoś widział, że proboszcz spakował wcześniej do auta leżaki i materace i gdzieś pojechał ze swoją gospodzią, która jest w ciąży i jej dzieckiem. Nie odbierał telefonu, mówi pani Anna. No nie wiadomo, czy ona w ciąży nie jest z księdzem. Nie jest z nim w ciąży. Ale tu jeszcze była taka inna historia, że ksiądz okradł parafię i nawet kaloryfery wykręcił i uciekł. Gdzieś pojechał. No może za granicę, czadko wiem. Zapraszamy kolejną osobę, bardzo proszę. Wydawało mi się, że to jest to samo, bo ksiądz uciekł. Podobna sytuacja. Pracownicy firmy pogrzebowej obłagali księdza z sąsiedniego Tuchomia, by przyjechał i odprawił nabożeństwa pogrzebowe. Trumna nie została jednak wniesiona z kaplicy do kościoła. Wyniesiona z kaplicy, a wniesiona do kościoła, bo obawiano się, że żałobnicy zatrują się trupim jadem. Ksiądz Krzysztof R. nie pojawił się już tego dnia. Kuria diecezji Pepleple nie chce skomentować sprawy. Krzysztof R. został odwołany z funkcji proboszcza w Kramarzynach i wyjechał ze wsi.
pani doktor mówi. Także, no, ładny ten człowiek, Jan Kapiszka, to młode zdjęcie jest. Rzeczywiście był niewidomy, jedno oko na Maroko. Ale okropne rzeczy, okropne rzeczy. Ten język i narzędzie tej nowej globalnej etyki, mentalności i tak dalej. Myśmy starsi już przeżyli etykę, nie wiem, hitlerowską, etykę socjalistyczną, komunistyczną. No to w tej chwili mamy prawdopodobnie do przeżycia teraz tą globalną etykę, tak? A i tak wszystko wiadomo, o co chodzi, bo ślimak to jest ryba, marchewka. Także widzicie państwo, zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły, takie wyrażenie trzeba było tutaj na angielskim języku tłumaczyć. O co chodzi, że język angielski trzeba znać, a tutaj Polacy ani języka angielskiego nie znają, ani Biblii nie znają. W cerkwi nie byli, bo w cerkwi to można było być, chociaż z ciekawości ludzie idą, patrzą się, jakaś świątynia, to z ciekawości, jak to u nich wygląda, co oni tam robią. Dziękować za tę uwagę i za tą uważność. Natomiast ja się bardzo cieszę z tego telefonu, bo uważam, że nasze dzisiejsze spotkanie... Ludzie są potworami. A raczej tutaj widzicie państwo, właśnie, że mówi się o potworze jako o tym diable. No bo ludzie myślą, że do nieba trzeba iść, a tutaj na ziemi rozgrywają się kwestie sporne. No oczywiście. Biblia mówi o diable w jakimś takim sensie pozytywnie, że jest Bogiem tego świata. Bogiem tego świata, dlatego... Tak. Dlatego tam źle się dzieje. Dziękuję bardzo. 3 minuty po godzinie 23. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo? Prosił pan. Także proszę państwa, o czym my tu mówimy? Mówi Andrzej z Nowego Stoku. Ja audycji słucham od niedawna. Słyszałem w sieci telewizyjnej, też nie oglądałam, więc nie wiem, czy był taki temat poruszany. Rodzice z dzieckiem wpadli do wulkanu. W Stanach Zjednoczonych, no. W stanie Georgia. Gdzieś w Polsce. Pobił mnie taksówkarz. Takie kamienne tablice. No, w Białymstoku to taksówkarz to może być zawodnikiem. Taksówkarz jest zawodnikiem brazylijskiego. I tam między innymi Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. Judo, takie Jiu Jitsu. Proszę bardzo. Mądra na boso, na boso. Też bilansowanie też. Pani Kilga, 27, no w Białymstoku, to widzicie państwo, profesorowie taksówkami jeżdżą, ludzie wielcy, ludzie znani. Nawet może bardziej wielcy, bo tutaj tam Warszawa, to ona nic nie wie. Co może być dla Warszawy znane? Że w Białymstoku ruszył proces kierowcy, który skatował pasażerkę. Pobił mnie taksówkarz. Pani Kinga, 27 lat, z Białego Stoku, województwo podlaskie. Wiosną tego roku została dotkliwie pobita przez taksówkarza. Oprawca wiedział, jak zrobić jej krzywdę. To mistrz brazylijskiego jiu-jitsu. Kobieta od tego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi i boi się opuszczać dom. Tymczasem on przebywa na wolności i nawet nie pojawił się na swoim procesie. Zastanawiałam się. Proszę państwa, w kwietniu tego roku pani Kinga wybrała się z siostrą i dwiema przyjaciółkami do pubu. Wracały taksówką. Kierowca, gdy trzeba było jechać prosto, skręcił w lewo, a kiedy w prawo, jechał prosto, opowiada pani Kinga. Zwróciła mu uwagę, że niepotrzebnie kluczy po mieście. Wtedy wrzasnął: zamknij ryj. Po dojechaniu na miejsce rzucił się na nią, szarpał kobietę pięścią, bił w twarz. Uciekła z auta, a on wyskoczył
za nią kopnął ją w plecy. Upadła i uderzyła głową w bruk. Jej siostra wezwała policję, ale oprawca uciekł. Pani Kinga ze złamaną szczęką trafiła do szpitala. W sądzie rejonowym w Białymstoku ruszył proces przeciwko taksówkarzowi. Oskarżony nie stawił się na rozprawie. Sędzia Beata Wołosik zakazała nawet publikacji jego danych. Możemy podać tylko inicjały MG. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że to jego pasażerki były agresywne. Tymczasem pani Kinga przez kilka miesięcy miała zadrutowaną szczękę. Po dziś leczy kręgosłup i nerkę. Boi się wychodzić z domu. Nie wróciła do pracy. Jej oprawca to utytułowany zawodnik brazylijskiego jiu-jitsu, zdobywca Grand Prix Polski i brązowy medalista Pucharu Polski. W jednym z białostockich klubów wciąż jest trenerem sztuk walki. Także widzicie Państwo, tak zwaną, nie warto jeździć na żadne dyskoteki. I słuchając, to był, i jest niepokorny. I co zrobisz? I tylko pies może być wie. Burek przeprosił za spowodowanie wypadku. Niezwykłe zachowanie bezdomnego psa. Wtargnął na jezdnię, doprowadził do wypadku i zwiał. Po chwili wrócił i okazał poszkodowanej 21-latce wdzięczność za ocalenie. Do wypadku doszło w Sucharzewie około Mogilna, województwo kujawsko-pomorskie. Bezdomny pies nagle wbiegł tam na jezdnię. Kierująca Fiatem Seicento 21-latka nie chciała go potrącić. Zjechała na lewe pobocze, auto przewróciło się na bok, mówiła Tomasz Bartecki z policji w Mogilnie. Kiedy kobiecie udzielano, znajdują się bulwersujące treści, pomocy. Kiedy kobiecie udzielano medycznej pomocy, do karetki podszedł pies, który wcześniej wtargnął na jezdnię, kładł głowę obok stóp 21-latki i czekał, aż ratownicy medyczni skończą opatrywać jej nogę. Państwo zobaczą, jaki może być pies. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z przekraczaniem, z tak zwaną transgresją, bo to jest też język tych ideologów, to jest język właśnie przekraczania granic, wychodzenia poza te granice, burzenia tabu i tak dalej. Także tych zagrożeń jest bardzo wiele. Ja mogę powiedzieć, że biedą naszych czasów jest to, że się fałszywie rozumie wolność, bo to, co kiedyś było, bo przecież okultyzm był, to nie jest nowe zjawisko, tylko że... Trzeba było czytać Biblię, trzeba było respektować prawo Pana Boga. Pana Boga, przecież to te rzeczy były oczywiste, że Żydzi, jak przechodzili przez te kraje pogańskie, to oni mieli ostrzeżenie, że okultyzm nie, dusze nie. Z tego raportu Marka 305 przeczytam taki kolejny. Praktyki medyczne? Nie. No. W którym ona cytuje. No, medyczne praktyki? Nie. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie. No i że te buziaczki przesyłamy. No dzisiaj jest jakoś zimno strasznie. Nie wiem dlaczego. Przemieniajmy nasze życie. Transformacja całościowa i zupełna świata jest celem programu po 2015 roku. Transformacja społeczeństw, ekonomii, polityk, praw, instytucji, sposobów konsumpcji i produkcji, mentalności, stylów życia, kultur i samych narodów, środowisk, treści edukacyjnych jest powinnością każdego dzisiaj, a nie jutro. Dzisiejsza generacja ma obowiązek przemiany naszych społeczeństw. Wszyscy, to znaczy sama ludzkość powinna stać się zrównoważona. Bardzo mądra kobieta, proszę Państwa. Bardzo mądra kobieta. Halo? Niech będzie podchodzisz. Halo? Niech będzie podchodzisz, że się mryje zawsze dziewicę. Teraz. Kłania się z Brzegów Jemiańska. Mówimy o nowych metodach. To nie są takie nowe metody. Ja miałem na lat 62.
przygotowała mnie do matury, że tak powiem, bo wtedy nie było nazwane matura z religii, ale uczył nas już nieżyjący palotny ksiądz Michtorek. Połowę katechezy to była katecheza, połowę to była lekcja historii. I właśnie mówię o tych wszystkich zagrożeniach. Ty mówisz, jak Szwecja masonerię rozłożyła, jak Czechosłowacja. Masoneria, widzisz? Masonerię rozłożyła i tak dalej. Masoneria. Także dzisiaj same tuby, kapsuły, masoneria. Można powiedzieć, wypraktykowane. Masoneria, widzę. Grupy. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę, bo tutaj była mowa wcześniej, przesłuchuję się nie od początku tej audycji. Masoneria. O tych niby teoriach historii i tak dalej. Ja przeglądałem ten internet wzdłuż i wszerz w tych tematach. I na uwagę mnie... Mierzą nas, mierzą! Mierzą nas, mierzą nas. Kapusta i kwas. Mierzą, mierzą. YouTube. YouTube. Czyli widzicie państwo, Polska jest też podzielona. Państwo zobaczą, wszystko się psuje, nie można polegać, technika się psuje, co 2 mm. 2 mm od brzegu to jest bardzo mało. Będzie przy prędkości 1200 km nie jeden wypadek. A jak się zatrzymasz na prędkości 1200 kilometrów, to jest śmierć. Co to robi? Diabeł sobie robi takie różne, bo on przenika przez ściany, szatan diabeł przepowiada, podpowiada, podszywa się pod zmarłych, szatan diabeł, że po prostu ludzie to wierzą. Na przykład jedna mówi, o, mój mąż ze mną rozmawiał, czy że ja widziałam męża. A to jest nieprawda, bo przecież umarli nie mają świadomości. To nawet jest bardzo logiczne, że nawet dziecko rozumie. Ale jakże ludzie dali się wpędzić w ślepy zaułek, że te dusze, dusza nieśmiertelna. A chrystianizm nie wierzył w duszę nieśmiertelną. Chrystianizm to szedł dokładnie tą drogą, którą szli pierwsi Żydzi. Prawdziwi Żydzi. A to co potem, jest to i Chazarowie. To nie. Janek Witek. Tak tych Żydów nienawidził. Ja mówię, słuchaj, Janek Witek. Żydzi to był naród Boży. Ja mówię, słuchaj, Janek Maciej Witek. Żydzi to jest naród Boży. I może jest taka dobra okazja, bo nie byłem pewnie, będziemy kończyć. Tok FM Euro. Spojrzeć na Conchita, Barbie, na te rzeczy, Baby, Langstrom Extra. A dzisiaj tak cały dzień będzie przegląd prasy. Kukisz w szpitalu, Kacper się powiesił, bo dręczyli go w szkole. Tak sobie Polacy ojca Maksymiliana Marikowa dokuczają. Dokuczają też podczas dzikiej reprywatyzacji. Czyli okazuje się, że tak się dzikie świnie sobie dokuczają. Rycerzem niepokalanej. Widzisz? To nie jest świnia przypadek. Potrafi zjeść świnie. Bo nie ukrywam, że świnia potrafi dokuczyć. Ojca Maksymiliana świnie. Niebywale taka mnie jest wzrusza. Historia. Świnia potrafi dokuczyć. Ale też jak się mu przyjrzymy, to był człowiek bardzo wykształcony. Kukiz w szpitalu, Agnieszka Dygant, nie wiem, co ona taka ważne, piękna jest, że nie pracuje, a żyje jak królowa. Dalej, zadźgała męża brutala, bo policja jej nie pomogła. Kiedy on, o takie różne rzeczy, że super ekspresie, no ale wiecie państwo, to jest ciekawe. No i tam były takie napisy, że za 100 lat to szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego sługą. I bardzo się przejął, prawda, i teraz i założył Rycerstwo Niepokalanej, ale również powiedział, prawda, jego pragnieniem było to, żeby zatknąć sztandary niepokalane. To skandal, mówi Cecylia Pieńkowska, emerytka Siedlec, która czekała w kolejce do okulisty pół roku.
A wizyta u lekarza trwała 5 minut. A ludzie się tak nastawiają, wiesz? No, udostępniają nam antenę. No nareszcie, prezydent zabrał się za sądy. Wspólnie się zastanowić, czy poza tym, że rozprawiamy się krytycznie... Pierwsi gościu prezydenta to przedstawiciele PiS, wśród nich ukłonem witający głowę pochylający Stanisław Piotrowicz, 65. Mamy sprawę obrony życia poczętych i nienarodzonych i mamy sprawę celów zrównoważonego rozwoju, w których są właśnie te zdrowie seksualne i reprodukcyjne. Czyli te uprawnienia, ja mówię w cudzysłowie, tutaj się cieszą, wszyscy śmieją, mieszkanie ludziom pozabierali, tak? Kawienice powyczyszczali, ludzie mieszkają na ławkach, śpią na ulicy Marszałkowskiej, nasze wielkie zobowiązanie wobec a ci się cieszą, no tak, bo przyjemnie, prawda, Jana Pawła II, pokazać się w gazecie, ja w być tu, a to tam. Jego wypowiedź. A ludzie wartościowi poszli na ulicę i potem jest dalszy podział, bo już tak poszli na ulicę, to trzeba ich zniszczyć, od komunizmu, pluć na nich, współcześnie idzie przez prawa człowieka. Runczeć. Myślę, tak, że gdy przyjrzymy się obrzydliwe, obrzydliwe, to jest wszystko obrzydliwe. Zresztą kanonizował, prawda, Maksymiliana Kolbę, świętą siostrę Faustynę. Zresztą dzisiaj właśnie z 13 na 14 mamy 82. rocznicę rząd na uchodźcy, podyktowania koronki do Miłosierdzia Bożego wicepremier przez Pana Jezusa. Palera, my mamy wielkie zobowiązania wobec tych osób, Angers, które były z ciała i Londyn, krwi. Prezydent. Jeden facet tu zagląda. Pewne, miażdży. Że Madziarzy zmiażdżeni przez Ostona. Nie żadne filozofie, tylko Chrystus jest prawdą. To ciekawe. Że Jan Paweł II i Maksymilian, prawda, to byli kapłani maryjni. Ja myślę, że może właśnie teraz przychodzi taki moment, zresztą Margaret również o tym pisze w takiej broszurce, która wyszła. Czyli o dzikich świniach mamy audycję, proszę Państwa, dzikie świnie. Osoba i obywatel, bunt i pojednanie. Przyszedł Kurska czas, i Jaskulska. Dzikie świnie, dzika reprywatyzacja. Właśnie, no i teraz jak już ten Duda weźmie się za sądy, coś poprawi, ale zdaje się, że ten Ziobro chciał więcej. Kilka tysięcy stron rozmów niedokończonych. Gorliwie i takie coś by to było, rozumiecie Państwo, że w danym momencie, jak masz przebłyski, masz jakąś gorliwość, masz natchnienie, to rób. Nawet Biblia mówi, na co natchnie się Twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób. Według Twojej możliwości. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani poznania, ani zamysłów, ani mądrości. No to przecież jasne, że Biblia mówi, że w krainie umarłych nie ma jako takiego życia pozagrobowego. To jest jasne. To jest oczywiste. Ale ludzie poszli za księdzem, który ich zwiódł, no bo nawet i na pogrzeb tu nie chciał przyjechać i chodzą tylko z tą tacą, zbierają pieniądze. U Janka Witka też, to znaczy u nas był Janek Witek, już umarł na zawał serca. Był i chciał od razu pieniądze. Ksiądz od razu chciał pieniądze. No i co ty na to? I myślę, że święta siostra Faustyna, która modliła się za grzeszników, ofiarowywała cierpienia za grzeszników. PiS przeciął Polskę mechaniczną piłą. Rozmowa z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie możemy ich zaprzepaścić. Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ja teraz wcale nie chcę być patetyczna. Polskę mechaniczną piłą. Proszę Państwa, taki film był Zabobony, Mury, reżyser. Tak, i on pokazał w filmie
jak to piła tarczowa księdza przecięła, który poszedł do chlewka drzewo ciąć. Umrą z tym grzechem. No i tam dużo nieszczęść w miasteczku pewnym było. I nie wiadomo, o co chodzi. No to w filmie, no to horror, mogą horror. Nie być w niebie. Film horror. Proszę Państwa, że spalili Kościół katolicki, spalił czarownicę w tym miasteczku kiedyś. No i ta czarownica się po prostu mszła. Natomiast ci ludzie mają. No i że ta czarownica mocne, się po prostu mszła. I tyle. I ja odsyłam Państwa również do takiej publikacji Margaret Peters. Tam są trzy raporty. No i że ta czarownica. Mianowicie polityka globalistów przeciwko rodzinie. Mszła. I tyle. To jest London Summit. Gdy nadaje nasze radio. To KFM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra. To był szczyt. To KFM. Margaret pisze, wśród 150 uczestników tak zwanego szczytu londyńskiego znajdowali się globalni liderzy agendy zdrowia praw seksualno-reprodukcyjnych, która grupuje rządy, sponsorów, organizacje społeczne i wyznaniowe, przedsiębiorców i ośrodki badawcze. I ona napisała również z tego raport, że spotkali się w Londynie we wspólnym celu wszczęcia globalnego ruchu, zapewnienia kolejnym 120 milionom dziewcząt i kobiet w wieku reprodukcyjnym od 15 do 49 lat. 69 najbiedniejszych krajach świata dostępu do nowoczesnych metod informacji, usług i dostaw kontracepcyjnych do 2020 roku. Wymagane środki szacuje się na 4,3 miliarda dolarów w ciągu następnych 8 lat. Utrzymania, zaopatrzenia dla około 260 milionów kobiet i dziewcząt w tych 69 krajach, które obecnie stosują nowoczesne środki antykoncepcyjne. Wymagane środki szacuje się na 10 miliardów dolarów w ciągu następnych 8 lat. To jest od tamtego czasu. 2012 rok. Także my nie miejmy wątpliwości, że te działania krążą wokół właśnie takich, no widzicie Państwo, takich planów. Takich jak to jest, że Anglo-Ameryka, Białystok jest wysoko? No jeżeli tu w Warszawie na przykład do 350 zł płacą za pobicie człowieka, którego skopano na ziemi, któremu jakby w oko kopnął, groziła śmierć, ślepota. No proszę, płacą 350 zł, taki werdykt sąd na teren Polski wydał. W Warszawie, w Polsce, no to Anglo-Ameryka jest wyżej. Dlaczego Polska? Że prawie za zabicie nie robią nic. Nie, no, nawet z powództwa cywilnego człowiek do sądu pójdzie, a on wcale się nawet nie stawił. One jak wariatki poszły, pobite po tego. I co? I facet na wolności, bo jest karate ćwicz, jest nauczyciel. Już taka robota. Czyli parodia Warszawy głupiej. Parodia. Parodia. Właśnie tutaj cię pobije byle kto, a tam nie byle kto. No. Tutaj proszę Państwa w szkolnictwie bardzo niski poziom, a tam bardzo wysoki, nawet w zawodówce. Ja sama o tym dokładnie wiem. Tam nawet w zawodówce to przychodzi pan profesor z Politechniki Białostocki i wykłada. Tych tematów, że to co przed chwilą pan powiedział, jeśli ktoś nie wierzy w teorię spiskową, no to przecież właśnie przed chwilą pan wspomniał o Ronie Rus. To można się zaznajomić z jego także, który gdzieś tam film dokumentalny, między innymi film dokumentalny Ameryka od wolności do faszyzmu. I po roku czasu już jakby wierzył po tym filmie. Oczywiście były tam jakby podane... Kobieta pobita, poszły do sądu i myślały, że wiesz. Oni przywiozą do spiszego kajdanka, a on... Czuję się teraz bezkarny, bo teraz sytuacja jest jeszcze gorsza, bo jeżeli jemu nic nie zrobili, to... Czyli, że to jest parodia całej tej Warszawy. Ile warty jest ten kawałek? No nic nie jest warty, może tylko jakieś pouczenie, bo to przecież za darmo.
bo my też tak, nie bierzemy pieniędzy za edukację, za to uczenie. Na koniec audycji nie chciałbym przedłużać, ale między innymi pewien obszar był wskazany obok Waszyngtonu, gdzie nosił nazwę Montmartre. Nic nie kosztuje. I to, co tam się dzieje, gdzie jakby w ogromnym systemie komputerowym szereg danych, dosie, jakby ileś tam patriotów amerykańskich jest napadają wszędzie, jest jakby na celowniku. Wiadomo, tam także ale trzeba, żeby były jakieś standardy. A tu w Warszawie dzikie świnie i standardów brak. Tam, gdzie są dzikie świnie albo dzika reprywatyzacja, no gdzie to było najwięcej, tylko w Warszawie, że oni muszą stać na baczności. Jeszcze nawet się rzucili na mieszkanie po Janku Macieju Witku, prywatne, własnościowe, to prokurator się powinien sam zainteresować. Myśmy dali do prokuratora na Kamienną 14, proszę Państwa. Kamienna 14. Jeśli ktoś po prostu nie wie, że Kamienna 14. Kamienna 14. Chociażby pomniejszy, jeśli ktoś by chciał zaciągnąć do pani profesor Olgi, Olga Czetwierikowa, więc także to jest także na portalach, gdzie także pisze między innymi, ale także są podawane to, co pani właśnie doktor wspomina, chociażby, bo tam pan jakby sprowokował mi to zabranie dyskusji, pan Filip Kochan, który z Banku Światowego jest rzecznikiem w Biurze Warszawskim Banku Światowego. Ja myślę, że on doskonale wie, chociaż daje to tylko takie przypuszczenie, wie o co chodzi. I tu jakby chciał tutaj troszeczkę rozwiać nasze obawy, ale myślę, że jednak tak dużo jest tych publikacji i że to nie sposób rozwiać nasze obawy, chociaż uważam, że zrobił to świadomie, chciał rozwiać te obawy, bo jeśli na przykład tutaj była podana także Szwecja, jeśli minister spraw zagranicznych Carl Bildt, no to przecież szwedzki minister powiedział, że tak do jego mniej więcej cytat, że Putin demonstruje przychylność nie dla ogólnoświatowych, ale dla prawosławnych wartości, a prawosławie jest bardziej niebezpieczne niż islamski fundamentalizm, jest głównym zagrożeniem dla cywilizacji zachodniej, dlatego że próbuje reglamentować stosunki rodzinne, jest wrogo nastawione do gejów i transseksualistów, a tu była mowa między innymi i o tym. I proszę, jeśli bodajże w 2015 roku we wrześniu sekretarz generalny NATO Ratzinger, więc także wyjaśniał to nastawienie strategiczne, mówiąc, że znajdują się oni na progu nowej bitwy między tolerancją i fanatyzmem, demokracją i totalitaryzmem, między społeczeństwami otwartymi i zamkniętymi. Więc jeśli pan Kochan naprawdę, jeśli jest jego ta praca tak mrówcza, że nie jest w stanie pewnych jakby faktów, no to byśmy mu jednak polecali pewne douczenie się jednak tych. Myślę, że jednak to była świadoma z jednej strony, bo mowa jest także o indywidualnym tam, między innymi pani profesor Czetwierikowa mówi o indywidualnym demoralizowaniu i jakby grupi klas ludzkich. Nie tylko, ale także o próbie stworzenia globalnego antykościoła. Także we wszystkich sferach, to co pani doktor podkreślała, finansowej, politycznej, administracyjnej, edukacji i kultury, między innymi w kinie, muzyce, literaturze, telewizji i tak dalej, na scenie i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko jest to jakby skierowane na tą fundamentalną zmianę ludzkiej świadomości, przebudowę duszy i ostatecznie na dehumanizację, ale tu jest nie tylko problem, że jest to walka, tak jak pani doktor podkreślała, nie tylko jest to walka z cywilizacją, jakby tą chrześcijańską, jakby od strony tej klerykalnej, czy jakby myśmy mówili od strony ludzi wierzących, ale także jest to jakby walka z tym prawem naturalnym. To jest, jeśli te globalne siły w tej chwili jakby jeszcze nie mogą głosić jakby jawnie tą okulistyczną treść tego swojego światopoglądu, ale pod pozorem właśnie tego ewolucji, tego humanizmu, dokonują jakby, zastępują ten humanizm transhumanizmem. I celem jest po prostu jakby pokonanie ludzkiej natury, bym powiedział pokonanie właśnie ludzkiej natury, tego prawa naturalnego, które gdzieś tam jest, powiedzmy w cudzysłowie, wtopione w naszą naturę. Ale to jakby, proszę Państwa, to także jeśli
pan tutaj Filip Kochan mówi, że to jest nieprawda, no to przecież można także do deklaracji tej z 95 roku przez UNESCO, deklaracja zasad tolerancji jest. Tam ten dokument jakby pisze o odrzuceniu dogmatyzmu i absolutyzacji prawdy. I tam jakby są deklarowane międzynarodowe akty prawne w zakresie praw człowieka. I między innymi tam była mowa, że jeśli chrześcijańskie wartości są sprzeczne z zawartymi w międzynarodowych aktach prawnych, to właśnie człowieka to powinny być one odrzucone. Ale także deklaracja ONZ z 2008 roku w sprawie praw człowieka, orientacji seksualnej i genderowej, identyczności płci, czy rezolucja ONZ z 2011 roku o prawach człowieka, orientacji seksualnej i genderowej, i te liczne rezolucje Rady Europy są absolutnie niezgodne z normami etyki chrześcijańskiej. Więc jeśli pan Filip Kochan o tym nie wie, no to są tak wiele materiałów, ale także to dotyczy także podręczników szkolnych, już nie wspominając, czy to jest prawda, że w tej chwili także chociażby nasz głównie dla odzyskania tej niepodległości, jakby unika się dotyczy, bo tak szeroki problem, że w tej chwili mówię chaotycznie, to między innymi chociażby jeśli pan rozbycie w niszczeniu po prostu podlega wszystko, gospodarka, finanse, suwerenność państwowa, system zarządzania, system edukacji, nauka i kultura. I muszą być naruszone dogmaty etyka chrześcijaństwa, które wykorzystywane na tym etapie dla podważenia wiary w prawdziwego Boga i wcielenia Słowa Bożego, które w przyszłości powinny być zniesione. I to naprawdę tych materiałów, które jest tak dobrze, gdyby chciał pan Filip Kochan się zaznajomić, to naprawdę jest do tego to i to nie jest jakaś tam spiskowa teoria dzieł, którą można gdzieś tam żeby też pani doktor mogła się ustosunkować. Słyszałem pana imienia. Może pozostanę jednak anonimowy. Bardzo proszę, jeśli jest to możliwość, to bardzo proszę, że pozostanę anonimową osobą. Ale bardzo dziękuję pani doktor jeszcze raz za to, że nas pani uświadamia poprzez artykuły prasowe, poprzez także, ja przynajmniej drugą audycję słucham pani doktor. I to, co pani mówi, jest to naprawdę, to jest diagnoza właściwa i postawienie tego problemu na pewno jest to aktualne i to jest niepokojące. I jeszcze dodam tylko, że jest to niepokojące, że to wchodzi także w język Kościoła. To jest bardzo niepokojące. Dobranoc, dziękuję bardzo za uwolnienie mi głosu. Dobranoc, Pana Boga. Bóg zapłać, to jest bardzo budujące, jak bardzo Państwo jesteście mądrzy i jak bardzo szukacie prawdy, także bardzo wielkie dzięki. Ja chcę tylko podkreślić, że ja referuję pracę tytaniczną, którą wykonała Margaret Peters i ksiądz profesor Tadeusz Gus. Ja mogę powiedzieć, ja to zrozumiałam przy okazji pytań, które miałam przy swoim doktoracie. Właśnie jak kończyłam, to spotkałam Margaret Peters i niedługo potem księdza profesora Tadeusza Gusa. Także tutaj wielkie dzięki dla nich, dla ich pracy, ale także dziękuję serdecznie ojcom za zaproszenie, Państwu za uwagę. Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za to, że odważył się mnie zaprosić. Księdzu prowadzącemu bardzo dziękuję za opiekę i takie miłe bycie razem. Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze, Bożego błogosławieństwa i tego, żebyśmy żyli w świecie prawdziwych wartości i prawa Bożego. Bóg zapłać serdecznie, również mógł zapłać słuchaczom za wspólnie spędzony czas. Mógł zapłać przede wszystkim pani doktorze, pani Ciborowskiej za te treści, za uświadamianie nas co do
nowej globalnej etyki. Bo taki też temat był naszych dzisiejszych rozmów na antenie Radia Maria. 23:36. Bóg zapłaci za wspólnie spędzony czas. Dobra. Potem są wojny. Jakoś tak się stało, że Polska z lewej strony, z prawej atakowana. Ale my tak mówimy, jeżeli w sensie edukacji, nawracania misjonarskim, no to Świadkowie Jehowy pojawili się w roku 1905. Czyli radio Conchita.